Demokracja polega na tym, że wiadomo, kiedy są wybory, mówił Donald Tusk, pytany o pomysł przesunięcia wyborów samorządowych z 2023 roku. W stolicy Dolnego Śląska spotkali się prezydenci Wrocławia i Leniej Góry oraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Wśród tematów m.in. przyszłość samorządu. Pytają mnie także wszędzie samorządowcy, czy rzeczywiście zagrożony jest w Polsce samorząd. Te decyzje dotyczące i środków europejskich, pieniędzy na inwestycje, o których centrala w Warszawie decyduje właściwie bardzo często bez udziału samorządów. Krok po kroku, bardzo wielu ludzi w Polsce ma takie poczucie, że krok po kroku odbierana jest samorządowi jakby istota jego władzy. To są i kompetencje, i pieniądze. Zrobimy wszystko w porozumieniu z organizacjami samorządowymi, prezydentami, prezydentkami, burmistrzami, sołtyskami, wójtami, radnymi, tymi wszystkimi, którzy czują samorząd, którzy chcą pracować dla swoich lokalnych ojczyzn. Zrobimy wszystko, żeby przywrócić autentyczną samorządność w Polsce. O przesunięciu wyborów samorządowych, które wypadają na rok 2023 w obozie władzy, mówi się od miesięcy. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby przedłużyć kadencję samorządowców o pół roku, tak żeby wybory samorządowe nie zbiegały się z wyborami parlamentarnymi. Według polityków PiS-u przedsięwzięcie mogłoby być trudne dla Państwowej Komisji Wyborczej. Komentarz ze strony przewodniczącego największej partii opozycyjnej i dolnośląskich samorządowców w tej sprawie jest jeden. Jeśli pozwolimy na to, że ze względu na pewne niejasności czy niejednoznaczności w przepisach prawa rząd i partia rządząca będzie manipulowała terminami wyborów samorządowych, to strach pomyśleć, co może być następnym krokiem. Nie ma żadnego powodu, aby przesuwać termin wyborów. Tych konstytucyjnych terminów należy po prostu dochowywać. Nie zaszły żadne szczególne okoliczności, które zmuszałyby rząd do przesunięcia wyborów. Przypomnę Państwu, że w COVID-zie rząd próbował zorganizować wybory, kiedy to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Najlepsze prawo to jest prawo takie, które jest jasne, klarowne i stabilne. Każde majstrowanie, obojętnie czy to są wybory samorządowe, czy to wybory parlamentarne, czy każde inne prawo, jeżeli cokolwiek się dodaje, cokolwiek się zmienia, to zawsze się pogorszy. Według obowiązujących przepisów prawnych wybory parlamentarne i samorządowe powinny się odbyć jesienią przyszłego roku. Echo 24, Oliwia Stasiak.